Ale poza tym polityka, proszę Państwa, to jest sprawa, w której idzie rzecz o pieniądze, o nasze pieniądze. I trzeba bardzo wyraźnie to stwierdzić. Ta władza warszawska bardzo wiele Polaków kosztuje. Za wiele Polaków kosztuje. Ta władza warszawska, państwa, jak mówi w jednym filmie fabularnym, starym mój ulubiony bohater, mówi ta władza warszawska, znaczy on nie mówi o władzy warszawskiej, tylko używa takiego sformułowania, ja tego sformułowania użyję, ona rżnie państwa na kasie. Rżnie na kasie. Na różne sposoby. Podatki, które ta władza na was nakłada, są niegodziwe, nieuczciwe, skomplikowane, za wysokie. Każdy może tutaj zostać przestępcą podatkowym. Każdy przedsiębiorca jest obywatelem drugiej, trzeciej kategorii, ponieważ musi walczyć z przeważającymi siłami urzędów skarbowych. Urzędy skarbowe mają normy nałożone, nakładają na swoich pracowników, ile mają nałożyć kar na polskich przedsiębiorców. Czyli nie chodzi, proszę Państwa, o sprawiedliwość, o to, żeby nieuczciwość nie była nagradzana, tylko karana. Tylko chodzi po prostu o ściąganie pieniędzy wszystkimi metodami. Podatki jawne i podatki ukryte. Takie podatki, które się nazywa podatkami, są nieuczciwe, niegodziwe, niesprawiedliwe. Proste porównanie, bo niektórzy myślą, że to tak musi być, że się nie da inaczej. No nie, w Rosji na przykład jest 13% podatek i liniowy na dodatek. Więc można. Ja notabene jestem zwolennikiem różnych innych form opodatkowania, a nie akurat podatku od dochodów osobistych. Gdyby to ode mnie zależało, zniósłbym podatek od dochodów osobistych w ogóle. Niektórzy myślą, że to zawsze tak było. Nie zawsze. W Stanach Zjednoczonych ten podatek od dochodów osobistych zaledwie 100 lat temu został wprowadzony, w roku 1913. Dlaczego podatek od dochodów osobistych jest niegodziwy? No, dlatego, że nie można go naliczyć bez zaglądania wam do kieszeni. Czyli upoważniamy, jeśli się godzimy na ten podatek, to upoważniamy władzę do tego, żeby każdemu do kieszeni zaglądała. No to nie jest dobry pomysł. Bo jeśli władza może nam zajrzeć do kieszeni, to potem zagląda też w różne inne miejsca. No, ale z podatkami jawnymi to jest pół biedy. Gorzej jest tam, gdzie się zaczynają podatki ukryte, niejawne. ZUS przede wszystkim. Podatek, piramida finansowa. Kto ZUS pierwszy wprowadził w życie ten pomysł? No, kanclerz Bismarck. Kanclerz Bismarck. Dla każdego Polaka powinno to być już jasnym komunikatem, że nie może w tym być nic dobrego, jeżeli to Bismarck wymyśli. Ale wszystkie władze post-PRL-owskie się upierają, żeby podtrzymywać tę bzdurę, no bo to jest bankrut. Wiecie Państwo, że budżet państwa dopłaca, tak, do tego, dopłaca. Czyli to jest przedsiębiorstwo już od dawna zbankrutowane. Dobrze by było, żeby wszystkie dawne zobowiązania zostały dotrzymane. No mówiąc krótko, żeby państwo polskie nie wystawiło do wiatru tych, którzy już włożyli swoje pieniądze do ZUS-u. Ale jak najszybciej trzeba zapobiec wciąganiu do tej piramidy finansowej następnych pokoleń. To nie jest tylko moje przypuszczenie, mniemanie, to nawet członkowie tej szajki warszawskiej mówią, że z ZUS-u nic nie będzie. To powiedział pan Pawlak, tak? Sam niezły gangster powiedział to parę lat temu.